Zaproszenie od Szweda Roberta Lindstedta do wspólnego udziału w turnieju deblowym Australian Open Łukasz Kubot otrzymał w ostatniej chwili. Był to strzał w dziesiątkę, bo panowie okazali się tandemem nie do pokonania dla przeciwników i wygrali tegoroczny turniej. Tym samym Lubinianin powtórzył osiągnięcie legendy polskiego tenisa Wojciecha Fibaka sprzed 36 lat. W Lubinie podkreślał, że mimo popularności i wielkich pieniędzy, jakie wygrał, woda sodowa nie uderzy mu do głowy. Mam nadzieję, że mi nic nie odbije. Do tej pory mi nie odbiło i mam nadzieję, że mi nic nie odbije złego, aczkolwiek zawsze inwestowałem w swoją karierę i muszę powiedzieć, że dalej będę inwestował. O zwycięstwie zadecydowały nie tylko świetna współpraca Szweda z Polakiem i doskonałe przygotowanie do turnieju, ale również wytrzymałość na niezwykle wysokie temperatury, jakie panowały w Melbourne. Termometry wskazywały ponad plus 45 stopni Celsjusza. W tym roku było coś niebywałego, muszę powiedzieć, że w poprzednich latach zdarzało się, że był jeden, dwa, maksymalnie trzy dni w ciągu dwóch tygodni. Tutaj mieliśmy 8 dni, z tego 5 dni pod rząd, niesamowitych upałach. Ja uważam, że Federacja Tenisowa wyciągnie wnioski z tego, ile było niedokończonych gier, ile było tak zwanych walkowerów, czyli dużo zawodników nie wychodziło, czy zawodniczek na korty. Uważam, że powinna gdzieś być granica związana z tym, aby ten sport właśnie, ten piękny sport, ten tenis jest to sport indywidualny, się rywalizuje między sobą na korcie, miał jakieś swoje granice i żebyśmy nie walczyli ze zdrowiem, bo wiadomo, że tenis jest tenisem, ale życie jest jedno długie i kiedyś uważam, że to może mieć też jakiś wpływ na uszczerbku, na zdrowie. Lubinianin tradycyjnie zatańczył po wygranym finale Kankana. W Lubinie przypomniał, skąd wziął się u niego ten zwyczaj. Koniec roku 2010, podczas jednych z ćwiczeń z moim trenerem od przygotowania fizycznego Iwanem Ochitką. Improwizowaliśmy parę ćwiczeń i trener mówi, to teraz ty wymyśl jedno ćwiczenie. Byłem już tak zmęczony ćwiczeniami, że zacząłem podnosić nogi do góry i mówi, o właśnie, to ćwiczenie zrobisz, jak wygrasz swój pierwszy wielki mecz na wielkim korcie. I to, muszę powiedzieć, też było w Australii, bo to był rok 2011, gdzie po wygranym 5-setowym meczu z samym Correa, wtedy ówczesnym 18 zawodnikiem świata w grze singlowej, wygrałem i zatańczyłem tego pierwszego kankana. Była to nasza taka dżentelmeńska umowa, z której się wywiązałem. Zostało to do dzisiaj, jest to moją wizytówką. Z jednej strony muszę powiedzieć, że trochę czuję się tak nieśmiało skacząc go, ale z drugiej wiem, że jest dużo sympatyków, szczególnie tych młodych, bo jest to taki fajny jakby akcent, że pokazuje, że tenis to nie tylko patrzy na duże pieniądze na korcie, ale także jest dużo, że tak powiem, radości i sympatyków, którzy przyciągają właśnie widzów na korcie, bo uważam, że tenis dzisiaj powinno być nie tylko przebijanie piłki na drugą stronę, ale także powinno być dużo związanego takiego z show, aby ludzie przychodzili i bawili się tym tenisem. KGHM nie podpisał jeszcze umowy sponsorskiej z Kubotem na 2014 rok. Obydwie strony zadeklarowały jednak chęć dalszej współpracy. Jeśli chodzi o umowę, to umowa będzie podpisana z panem Łukaszem Kubotem. Ona byłaby podpisana przed Australian Open, ale ze względów budżetowych musieliśmy chwileczkę ją przesunąć. I sukces jest oczywiście dodatkową kartą przetargową, ale bez tego sukcesu też byśmy podpisywali taką umowę. Podczas spotkania Łukasz zaprezentował swój puchar, który jak twierdzi będzie dla niego dodatkową motywacją do dalszej pracy, ale także pamiątką, którą ma nadzieję pokazać swoim dzieciom i wnukom. Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 9 lutego o godzinie 12 polecamy przebój wytwórni Disneya Kraina Lodu. Bilety 8 zł ulgowy i 10 normalny. Internetowa rezerwacja biletów na ckmuza.eu. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.